Dzień dobry wszystkim, bardzo serdecznie, ponownie jestem z Desterem. Siemanko, witamy. I postanowiliśmy nagrać kolejny odcinek pogadanki z racji takiej, że często w komentarzach pisaliście o tym, że drugi sezon to tylko reklama dla manki. Także ja z góry mówię, że nie spotkałem takiej informacji nigdzie, oficjalnej. Przeglądam internet, mam dostęp do wielu źródeł, mam osoby, które siedzą w One Piece 24/7 i nigdzie taka żadna informacja do mnie nie dotarła, że to jest tylko i wyłącznie reklama mangi, więc jeżeli ktoś taką informację posiada lub znalazł i nie jest to plotka na zasadzie zwykłej plotki i przekazu od ucha do ucha, no to proszę, żeby wstawił jakiś link z wywiadem czy oficjalną informacją od autorów, że to jest tylko i wyłącznie reklama mangi. To tak słowem wstępu i chciałbym jeszcze powiedzieć, że żeby to było jakieś oficjalne źródło, a nie na zasadzie ja napiszę sobie, że to tylko reklama i zaufaj mi chłopie. No także to mój wstępny wywód, teraz ty możesz powiedzieć, jak się na to zapatrujesz. Znaczy, no ja się zapatruję to w ten sposób, że nie tylko nie było żadnej informacji, która by potwierdzała, że to jest tylko reklama i dlaczego nie ma to w ogóle żadnego sensu, że była reklama, to sobie zaraz kilka minut omówimy. Natomiast prędzej już się pojawiały jakieś różne nieoficjalne jeszcze oczywiście informacje, ale jednak, że jak najbardziej te plany na drugi sezon już są przygotowane, w tym sensie, że już, no wiadomo, aktorzy mają świadomość, że po pierwszym sezonie będą się przygotować do kolejnego, że już tam są jakieś gotowe pierwsze wstępne skrypty, bo to nie jest tak, że robiąc scenariusz do tego robisz od razu kilka sezonów, no nie, ale już powiedzmy część rzeczy wiesz, jakie możesz sobie przywrócić na drugi sezon i raczej tak sugerując się takimi nieoficjalnymi jakimiś informacjami gdzieś na Twitterze, czy oczywiście inne takie, których nie będziemy tutaj podawać, bo one nie są oficjalne, to jednak więcej jest w kontekście tego drugiego sezonu. Ale dlaczego to logicznie ma sens, by ten drugi sezon był, no to sobie właśnie na tej krótkiej pogadance powiemy. Dobrze, bo generalnie skąd w ogóle niektórzy ludzie mają pomysł, że może być reklama anime, reklama mangi. Jest to o tyle u podstaw tak naprawdę, już u fundamentów, no w ogóle nie wiem na jak bardzo grubym poziomie, złe myślenie, bo to, za co ludzie chwalą One Piece'a, najczęściej pojawiające się zalety, pochwały, kudosy, te wszelkie oda goda, wiąże się ze światem One Piece'a. Światem One Piece'a, z tymi wszystkimi frakcjami, z tymi wszystkimi postaciami, które się przenikają i rzeczami, które się kiedyś przewinęły, a po ich czasie okazuje się, że one mają wpływ w dalszej fabule. Z oczywistych względów czegoś takiego nie oddasz nawet w ułamku w sezonie pierwszym, który pokrywa pierwsze arki. I to też wiadomo pokrywa w takim sensie, że część rzeczy oczywiście może być zmienionych, część kolejnościowo nawet, tak? Może się okazać, że po prostu coś, co dla czytelników anime, znaczy Boże, dla czytelników mangi, dla widzów anime było oczywiste w początkach, to na przykład zostałoby lekko przeniesione dopiero do drugiego sezonu. Więc nie da się na bazie tych kilku odcinków dać tego wrażenia, że oto przed nami rozpoczyna się wielka przygoda, oto potężny świat skrywający możliwości. No nie. Zwłaszcza, że nawet oglądając ten trailer, to widz widzi przede wszystkim, że dobra, jest jakieś kilku złych kolesi, Luffy dopiero sobie zbiera ekipę, ma ten swój stateczek, potem ma lepszy stateczek. Nic absolutnie w tym trailerze nie działa jako reklama tej wielkiej przygody, natomiast jako wprowadzenie, to już jest zupełnie inna sprawa, także jako wprowadzenie może zadziałać, ale żeby był ten efekt wow zajarania, żeby kogoś tak mocno skusić na anime mangę, to trzeba by przynajmniej tego drugiego sezonu, a nawet optymalnie trzeciego sezonu, żeby po prostu ludzie już czując tą skalę i chcąc wiedzieć, co jest dalej lub jak to było w oryginale, sięgnęli po mangę anime. Więc absolutnie pierwszy sezon to jest taka wersja demo, że to nie jest w stanie tego odczucia sprzedać. Także pomijając kwestię poczty pantoflowej, bo zapewne po prostu wytworzyła się plotka i ludzie w to uwierzyli, tak przypuszczam, to wystarczy spojrzeć na sam budżet. To znaczy, wynajmij aktorów, stwórz statki, zrób kostiumy, zrób makijaż, udźwiękowienie, animacja. No, to się po prostu nie klei, żeby wywalić taki budżet, także na kwestie marketingowe, logistyczne i tak dalej, żeby stworzyć jedno takie wielkie live action, tylko po to, by stworzyć reklamę jednej mangi. No dla mnie z logicznego punktu widzenia to nie ma żadnego sensu, z finansowego też nie ma. Ogólnie jakoś, nie wiem, nie widzę w tym jakiejś głębi, za którą by stała jakaś konkretna racja. No nie umiem sobie tego wyobrazić, żeby wpakować w coś, w taki projekt wiele pieniędzy, a ostatecznie sprowadzić to do jednej reklamy. Co o tym myślisz?
No przede wszystkim pieniądze, tak jak mówisz, to mówi się, są nawet już wstępne wyliczenia, że sam ten pierwszy sezon obejmie większy budżet niż Gra o Tron, tak? Czyli nie chodzi pewnie całkowicie o Gra o Tron, ale powiedzmy to najbardziej widowiskowe, najbardziej tam przepychowe sezony i nie zmienia to faktu, że przy takiej inwestycji nie kusisz inwestorów, nie kusisz wszystkich tych, że dobra, tutaj władujemy te miliony po to, żeby zrobić reklamę czegoś, co nawet nie jest reklamą, bo jak powiedziałem przed chwilą, pierwszy sezon nie jest w stanie sprzedać tego, co się najczęściej przejawia w argumentach za One Piece'em. To są pieniądze, które muszą być wydane do tego, żeby ludzie usiedli do tego serialu i chcieli zostać dalej, tak? Żeby nie tyle się przekonali, że One Piece ogólnie skrywa ten wielki świat, tylko żeby dali szansę drugiemu sezonowi, bo dopiero on otworzy ich na ten świat. I absolutnie to jest szersza inwestycja. To nawet nie ma co mówić, że to by miało działać jako taki standalone serialik, że jestem popularny trade One Piece'owy, dobra, tutaj faktycznie podejdziemy do tego z czułością, ale no zrobimy tylko 8 odcinków, bo w sumie po co więcej, a to, że tam praktycznie tylko, w sumie to jest liźnięcie, to tam detal, spokojnie na to możemy kasę dać, nie. Zawsze będą pieniądze rządziły, szczególnie, że nie szukujmy się, kto by się chciał przekonać do anime czy manki, no to ma do tego, wiadomo, znacznie lepsze źródła niż sugerowanie się tylko serialem, tak? One Piece jest ogólnie popularny, występuje w wielu topkach, więc nawet jeżeli ktoś zacznie po prostu przygodę z anime, to prędzej czy później się natnie na One Piece'a, potem sobie przejdzie na mangę, chyba że jest też tak, że ktoś zaczyna od razu od mangi, to wtedy może nawet jeszcze szybciej polecieć. Więc tutaj on nie spełnia swojej podstawowej roli, a nie możesz władać tyle kasy na coś, co masz po prostu jakąś taką laurką, że dobra, to się mi po to IP taką wisienkę zróbmy. Nie, to tak jak mówisz, ta cała rzeźba w konstrukcjach, to są szukanie aktorów, którzy zdecydowanie wykraczają po coś jednosezonowego, a raczej są kimś, kto będzie grać dłużej. Chociaż nawet wiek tych aktorów tak jest na tyle młodszy, że to po prostu pozwala, żeby to ciągnąć, bo nie wszystko jesteś w stanie zamaskować, wiadomo, efektami, nie wszystko jesteś w stanie charakteryzacją. Jednak sięgając po taką przygodę, musi mieć młodszych aktorów, bo wiadomo, że to się konstrukcyjnie zawsze na nawet parę sezonów, tak, to na wiele, wiele lat nagrywania się rozciągnie, więc nie, szczególnie, że naprawdę wciąż ten drugi sezon, początki Grand Line, to jest wciąż co możesz w podobnym budżecie ogarnąć, a masz już początek za sobą, jest to już lepiej dograne, a nic za bardzo nie tracisz, poza tą nową inwestycją, natomiast o wiele więcej możesz zyskać już jadąc ten drugi sezon niż tylko kończąc na pierwszym. No ja się oczywiście tutaj zgadzam, bo robienie tylko jednego sezonu pod reklamę jest dla mnie, mówię, irracjonalne. Gdybym ja miał zrobić reklamę już takiej mangi na podstawie live action, to po pierwsze zainwestowałbym o wiele mniej pieniędzy i ograniczył się do jakichś krótkich 4 reklam, spotów, czegoś takiego, tak? Żeby pokazać jakieś może najważniejsze momenty z Is Blue, żeby zachęcić, patrzcie jakie to fajne, mam tu aktorów, tak dalej, i sięgnijcie sobie resztę do mangi, tak? Więc nawet jeżeli to by była, miałaby być reklama, to by było na o wiele mniejszą skalę, więc mi się nie chce wierzyć, że na pierwszym sezonie poprzestają. Na pewno w zamyśle jest sezon drugi i tutaj warto przypomnieć, że to ty powiedziałeś, że drugi sezon już jest pewnie w zalążku. Nie ja, ale mogę się zgodzić na pewno co do tego, że scenariusze do drugiego sezonu na pewno już są pisane. Do tego nie mam wątpliwości. Tylko pytanie, czy ten drugi sezon będzie, zależy tylko i wyłącznie od tego, czy pierwszy sezon będzie sukcesem finansowym. Chciałem tutaj użyć jeszcze jednego porównania dla tych, co mówią, że spokojnie to może zakończyć na pierwszym sezonie, będzie reklamą. No to tak jakby ktoś stwierdził, że Peter Jackson robiąc Władcę Pierścieni, to może sobie spokojnie skończyć na Drużynie Pierścieni, bo przecież zrobił dobry film, tak? No przecież ładnie to wygląda, czuć ducha książki, nie ma potrzeby jechać dalej. No nie, bo trylogia Władcy Pierścieni dała nam, pomijając oczywiście fakt, że jak najbardziej zachęcała ludzi do książek, to dała nam świetne kinowe widowisko, bo jak najbardziej z duchem książek, że tam dużo osób pomija, dużo rzeczy pomija, tak, jako osoba, która zna też książkowego Lotra, to oczywiście, że tam wiele rzeczy po prostu nie trafiło, ale wciąż to jest na tyle piękny balans pomiędzy tym, by oddać ten świat, a by wyszła z tego trylogia filmowa, że to jest idealny przykład tego, że tworzysz coś na bazie, wciąż reklamujesz te książki, a jednocześnie jesteś w stanie to sprzedać, ten klimat właśnie, o którym mówiłem, bo po tej trylogii ty jesteś w stanie się zajarać śródziemiem per se, tak, ty jesteś w stanie uwierzyć, Boże, jaki ten świat jest wspaniały, jak ja bym chciał o nim więcej
więcej poczytać. Tu sięgnę po Hobbita, tu sięgnę po książkowego Lotra, tu sięgnę po Silmarion, po różne inne te książki, na co sobie w gry pogram. To ci sprzedaje, tak? To ci sprzedaje po prostu tym, jak to jest zrobione. I pewien pierwiastek tego czuć w tym trailerze, tak? Że oczywiście, na ile, no wiadomo, no, live action rządzą się troszkę swoimi prawami. To jest troszkę inna rzeźba niż ekranizacja książki. Ale nie zmienia to faktu, że tutaj jest ten właśnie punkt wspólny, że no oni mają świadomość, że jak już się ta historia rozwinie, to naprawdę będą w stanie, czy to właśnie takie inne rasy, te wszystkie królestwa, to dopiero właśnie ruszy tak jak w Lotrze to ruszyło od drugiego filmu, tak? Gdzie no wiadomo, masz tą bitwę o Helmowy Jar, masz wiadomo, rozszerzenie tej skali, niż tylko, że grupka kilku osób tam sobie biegnie do wulkanu. I pod tym względem, no to światło One Piece się będzie rozszerzał i no to by było straszne z zaprzepaszczeniem tych ponad 200 milionów, tylko po to, żeby to zakończyć na takim etapie, gdzie wciąż pierwszy sezon to jest samostójka. To jest samostójka, bo sami... No. Między 100 a 200 milionów to są nadal plotki, ale patrząc na to, jak te trailery były ładne, to podejrzewam, że część z tego jak najbardziej może być prawdą. Tak, i tutaj właśnie to, co chciałem powiedzieć, że pierwszy sezon to jest pewniak, bo nawet gdyby mieli sięgnąć po to tylko fani One Piece'a, tylko osoby, które nawet nie muszą wierzyć w ten serial, tak? Bo to nie jest tak, że każdy fan, sympatyk One Piece'a usiądzie, że o, fajnie, klątwa live action przełamana, będzie zajebista. No nie, no bo dużo ludzi już teraz po trailerze na przykład ma różne większe wątpliwości i oni wierzą w ten serial, ale chcą go zobaczyć, tak? I bez względu na to, jakie będzie miało nastawienie, no to na siebie zarobi. Tutaj nawet można kazus Wiedźmina przywołać, że pierwszy sezon dużo osób chciało zobaczyć, jak sobie w ogóle Netflix poradzi. Drugi sezon to już ludzie mieli wątpliwości, ale stwierdzili okej, dam szansę, to może będzie lepiej. No a trzeci to już wiadomo, tak? Trzeci to już mógł być ten spadek, jest spadek, tak? I w zasadzie to się nie dziwi, jak Netflix zamorduje na tym trzecim sezonie ten produkt Wiedźmina podobny. Natomiast w kontekście One Piece'a to jest takie odbicie tego, że pierwszy sezon wiadomo, że fani porobią. Abstrakując od tego, jak się ten serial przyjmie w pierwszym sezonie, to drugi właśnie otworzy te wody. Drugi to będzie ten, który pokaże, jak showrunnerzy ugryzą już ten temat, że ten świat się rozszerza, że już jest ten Grand Line. I dopiero po drugim sezonie będzie już bardziej wiadomo, jak oni zamierzają podejść do takich właśnie widzów, którzy nie czytali One Piece'a, nie znają anime, ale żeby sprzedać im ten świat wciąż w formie serialu, który będą chcieli obejrzeć, tak? I ten balans będzie odpowiedzią wtedy, bo jeżeli fani się bardzo rozczarują, to oni w tym momencie wyskoczą z tego okrętu i za bardzo nie będą na trzeci sezon czekać. A jeżeli się te wszystkie Johnny Smithy nie kupią tego świata, że ten świat One Piece'a jakiś wyjątkowy, no to oni też nie będą czekali na trzeci sezon, więc wciąż oni potrzebują tego drugiego sezonu, żeby był taki wreszcie punkt odniesienia i odpowiedź na wiele pytań. Pierwszy tego nie dostarczy, pierwszy jest bezpieczny i po prostu nawet jak chcesz robić eksperyment, który i tak zarobi, no to wciąż drugi sezon to jest takie minimum. Na pierwszy to w ogóle się z żadnej perspektywy, zwłaszcza finansowej, nie opłaca kończyć, a wiadomo, pieniądze rządzą. Więc nawet zakładając, że pierwszy sezon jest tylko i wyłącznie reklamą, to jeżeli pierwszy sezon odniesie gigantyczny sukces, to myślę, że trzeba byłoby być bardzo naiwnym, by sądzić, że producenci, nie wiem, różni inwestorzy, Netflix i tak dalej, nie namówią Ody czy reszty ekipy do dalszych sezonów. Także taki jest mój finalny wniosek. Kręcimy to, gdy jest 1 sierpnia. Podejrzewam, że no wrzucisz to w tym tygodniu, więc mamy początek miesiąca. 31 wychodził One Piece, więc nie będziemy musieli długo czekać. No i oczywiście, tak jak mówię, no pierwszy sezon troszkę nam powie, jak to wygląda, zwłaszcza powiedzmy to, jak się ten serial kończy, tak? Rozwieje ostatecznie. Plus pamiętajmy, że takie informacje, że drugi sezon się kręci, czasem potrafią z pewnym opóźnieniem przyjść, bo skończył się Sandman i trzeba było czekać, aż oficjalnie zapowiedzą drugi sezon, tak oficjalnie, mimo że każdy czuł, tak? Każdy czuł, że dobra, no ta historia kończy się tak, że musi być kontynuacja, na pewno będą chcieli, bo było dobre przyjęcie, no ale wciąż minęło trochę czasu, aż w końcu ta informacja, drugi sezon Sandmana jest w produkcji, więc w przypadku One Piece'a nie zdziwmy się, jeżeli ten sezon wyjdzie i pewne osoby nabiorą wody w usta, a potem się okaże, że ta informacja gruchnęła w tym sezonie, no bo każdy przeczuwał, trzeba poczekać, więc raczej już my i tak będziemy wiedzieli na końcu pierwszego sezonu, że oni faktycznie mają te plany rozszerzenia, a potem no to będzie takie, wiesz, skwitowanie i okej, dobra, no to już się szykuję na ten drugi sezon, ale absolutnie byłbym w ciężkim szoku, gdyby ten sezon miał się kończyć tak, że to faktycznie jest jakieś dzieło zamknięte i nic nie wskazuje, że oni popłyną na to Grand Line, tak, czy jakoś tam symbolicznie po prostu by było, że płyną na Grand Line, ale no czujesz, że nikt tego nie będzie kręcił, no nie wierzę w taki scenariusz. No, także to by było na tyle. Destar oczywiście klasycznie się bardziej rozgadał. Jeżeli chcielibyście, żebyśmy we dwójkę poruszali więcej jakichś tematów, czegokolwiek, no to piszcie swoje propozycje w komentarzach.
i dane pogadanki pokazywałyby się w czasie zależnym od tego, jak dany temat jest trudny, bo zależy do czego, jak mamy się jak przygotować, nie? Ktoś by zarzucił temat, czemu Białobrody był dobrym ojcem, to trochę researchu już jednak trzeba wykonać, nie? No ale to by było na tyle. Żegna się ja i Toster. Nic nie wiem o żadnych tosterach, ale było mi miło i do następnej pogadanki oczywiście.